Jest 15 grudnia 2018 roku. W Katowicach trwa szczyt klimatyczny. Wielcy tego świata radzą nad ociepleniem klimatu, a tymczasem ja po raz pierwszy i mój syn możemy cieszyć się śniegiem. Tak, no w tym roku przyszedł troszkę później niż zwykle, no ale mieszkamy w najcieplejszej części Polski. Ja jestem historykiem, więc tak, jeśli popatrzę wstecz, no to różnie z tymi temperaturami zimą tutaj bywało. Generalnie zasadniczo było tutaj dosyć ciepło w czasach historycznych. No dobra, ale tak, rozwiązaniem tych problemów klimatycznych ma być to, że ma Polska odejść od węgla. To ten węgiel jest zły i symbolem wszelkiego zła na świecie. Ale ja w swoim domu palę właśnie węglem. No widzicie Państwo, za moimi plecami jest komin. Komin mojego domu, gdzie ciepło bierzemy z pieca z retortą automatyczną, pieca na ekogroszek. I co tutaj widać? No nic nie widać. Nie ma żadnego dymu. No jest górne spalanie, a zatem następuje całkowite spalenie paliwa. Owszem, emituję trochę dwutlenku węgla, ale właściwie tyle samo, co te osoby, które spalają gaz ziemny. Tylko tyle, że ja nie produkuję wody właściwie. Paliwo musi być, ekogroszek, suche, a zatem tego dwutlenku węgla jest tutaj wyprodukowane stosunkowo niewiele w porównaniu do gazu ziemnego, gdzie mamy wodę. A woda jest odpowiedzialna za smog. To właśnie mgła, wilgotność duża powietrza powoduje, że te cząsteczki pyłu się unoszą w powietrzu. U mnie w kominie nic takiego nie ma. Żadnego białego dymu, żadnej pary wodnej. Jeśli chodzi o pył jakiś, który z komina się unosi, to jest go naprawdę niewiele. Ja po całym sezonie z wyczystki wyciągnąłem jakieś 5 litrów sadzy. Oczywiście no, gdzieś tam takie cząstki stałe też się unoszą, ale jest niewiele. No, dzisiaj śniegu nie napadało na tyle, ale jeśli tu jest śnieg, no to się okazuje, że on jest zawsze bialutki, także nic tutaj nie osiada. A to, co zostaje ze spalania, wysypuje sobie na podwórko. No i pozostaje od taki żużel. Tak. No i to jest wszystko, co ze spalania. Tak, ale tu jest mój samochód. Tu jest mój samochód, który jest tym strasznym dieslem. O, silnik akurat właśnie chodzi. I co? I co my tutaj widzimy? No nic nie widzimy. Silnik jest rozgrzany, także silnik diesla, tak dzisiaj demonizowany, jest tak naprawdę najsprawniejszym silnikiem spalania wewnętrznego. Nie ma bardziej efektywnego. Ja swój samochód używam na średnich i dłuższych trasach i uważam, że to właśnie jeżdżąc dieslem oszczędzam środowisko, no, na miarę moich możliwości. To jest nowoczesna stosunkowo konstrukcja z układem Common Rail, czyli tak, wtyskiwacze są sprawne, dbam o szczelność układu interkulera dolotowego, a zatem nic nie kopci, tak? No, a popatrzywszy na mój komin, też się okazuje, że nic tu takiego właśnie szkodliwego się nie wydostaje, a zatem czy ten węgiel jest aż tak straszny? No myślę, że nie, zwłaszcza czysty węgiel. Ja kupuję tylko węgiel dobrej jakości. No jak powiedziałem, on jest suchy, następuje górne spalanie, a zatem dbam o ekologię. Przede wszystkim wybudowałem dom, który wystarcza na nasze potrzeby, nie jest duży. To jest tona węgla. Ona mi wystarczy na pół zimy. Także około 2 ton tego stałego polskiego paliwa idzie na ogrzanie mojego domu, ale także na produkcję ciepłej wody, której sobie nie żałujemy. No a mój diesel też nie kopci. Owszem, do miasta używamy samochodu z silnikiem benzynowym, z katalizatorem oczywiście i tak dalej, spełniającym normę Euro 5. I można powiedzieć, że bez wielkich, szumnych deklaracji my też
dbamy o środowisko i warto się nad tym zastanowić, czy ta cała histeria ekologiczna nie jest pomyślana tylko po to, żeby wykreować nowy popyt na nowe samochody, na nowe źródła energii, na nowe Nord Stream 2 i inne, które będą sprowadzać do Polski gaz ziemny, który jakoby nie szkodzi klimatowi, chociaż ze spalania wynika, że tak samo powstaje dwutlenek węgla, no i powstaje para, która jest odpowiedzialna za powstawanie owego smogu. Tatuś. Dziękuję. Tatuś. Za uwagę.